Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Ochrona mienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Znajomość podstawowych zasad obowiązujących w prawie polskim pozwala pracownikom ochrony należycie wypełniać swoje obowiązki. Ochrona mienia ściśle wiąże się z działaniami zapobiegającymi przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Dlatego właśnie pracownicy ochrony powinni być należycie przygotowani do ich rozpoznawania i rozróżniania. Określaniem czynów będących przestępstwami i wykroczeniami, zasadami odpowiedzialności karnej i zasadami wykonywania kar zajmuje się prawo karne. Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia i określającą jego znamiona. Przestępstwem jest czyn bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Wykroczeniem jest czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia i określającą jego znamiona. Wykroczeniem jest czyn bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy. Kryterium, nie jedynym, lecz ważnym, pozwalające odróżnić przestępstwo od wykroczenia określone jest najczęściej kwotowo. Granicę tę stanowi kwota 250 zł, kradzież, paserstwo umyślne i nieumyślne, jeżeli dotyczy rzeczy pochodzących z kradzieży lub przywłaszczenia i zniszczenia rzeczy, lub kwota 75 zł w przypadku kradzieży drzewa z lasu, a także paserstwa umyślnego i nieumyślnego dotyczącego takiego drzewa. Jednakże przestępstwem, a nie wykroczeniem jest czyn skierowany na mienie o wartości niższej niż 250 zł, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe. Ochrona mienia ściśle wiąże się z działaniami zapobiegającymi przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Kodeks karny, rozdział 35, wyróżnia następujące typy przestępstw przeciwko mieniu. Kradzież, artykuł 278 Kodeksu karnego. Kradzież z włamaniem, artykuł 279 Kodeksu karnego. Rozbój, artykuł 280 Kodeksu karnego. Kradzież rozbójnicza, artykuł 281 Kodeksu karnego. Wymuszenie rozbójnicze, artykuł 282 Kodeksu karnego. Przywłaszczenie, artykuł 284 Kodeksu karnego. Włączenie się do urządzenia telekomunikacyjnego na cudzy rachunek, artykuł 285 Kodeksu karnego. Oszustwo, artykuł 286 Kodeksu karnego. Oszustwo komputerowe, artykuł 287 Kodeksu karnego. Niszczenie cudzej rzeczy, artykuł 288 Kodeksu karnego. Zabór w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego, artykuł 289 Kodeksu karnego. Wyrąb drzewa w lesie, artykuł 290 Kodeksu karnego. Paserstwo, artykuły od 291 do 293 Kodeksu karnego. Niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień przez pracownika ochrony zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Warto poznać również inne pojęcia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Ta elementarna wiedza pozwoli Ci skutecznie, profesjonalnie i co najistotniejsze, zgodnie z prawem, wykonywać zlecone obowiązki, czyli w tym wypadku chronić powierzone mienie. Osoba fizyczna to każdy człowiek od momentu urodzenia aż do śmierci. Osoba prawna to skarb państwa i jednostki organizacyjne, na przykład instytucje, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Czyn niedozwolony to delikt, działanie lub zaniechanie człowieka sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wywołujące szkodę. Czynem niedozwolonym może być również inne zdarzenie przewidziane w przepisach prawa, nie mające z działaniami ludzkimi nic wspólnego. Ilekroć wynika z nich szkoda i za tę szkodę prawo czyni kogoś odpowiedzialnym. Czyn niedozwolony nakłada w dziedzinie prawa cywilnego obowiązek naprawienia szkody. Odpowiedzialność cywilna, obowiązek naprawienia szkody. Dobra osobiste człowieka to zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Dobra osobiste człowieka
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Informacje niejawne to takie, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla naszego kraju albo byłoby niekorzystne z punktu widzenia jego interesów. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.